Jeżeli chcecie mieć na swoim blogu taką prostą wyszukiwarkę, gdy na przykład wpiszecie Jordan, i żeby znalazło Wam wszystkie wpisy związane z tym hasłem, potrzebujecie włączyć standardowy moduł Drupala, jakim jest Search. Znajduje się on na stronie modułów. W sekcji modułów rdzenia opcjonalny Search. Włączycie go, zachowacie konfigurację i wtedy na stronie z blokami będzie dostępny blok wyszukiwarki o takim właśnie tytule. Formularz wyszukiwania, możecie go wrzucić w jaki chcecie region. I przy ustawieniu wyszukiwarki należy pamiętać, żeby ustawić na naszej stronie zadania cron, żeby były wykonywane powiedzmy co 10 minut czy jakiś inny określony czas. Zadania cron potrzebne są po to, aby przeindeksowywać stronę. Jeżeli by to się nie robiło, to nowe wpisy nie pojawiałyby się w wynikach wyszukiwania. Jak uruchomić zadania cron? Znajdziecie w artykule, link do którego umieściłem wyżej w tym poście. Moduł ten możecie użyć do tego modułu Pullman Scron bądź ustawić to w panelu administratora swojego serwera, jeżeli udostępnia on możliwość wykonywania takich zadań. Jeżeli nie udostępnia, to musicie wykorzystać moduł.